Co może zaskoczyć Polaka, który spotka Ukraińca? Raczej nic, gdyż języki i kultury są podobne, ale zawsze się może zdarzyć jakaś wpadka. Na przykład przy śniadaniu Polak zaproponuje Ukraińcowi owoca. On zrozumie, że to jest warzywo, gdyż w języku ukraińskim słowo owoc znaczy warzywo. Chciałbym poradzić tym, którzy będą przyjmować pielgrzymów z Ukrainy. Oni będą bardzo wdzięczni za wszystko oczywiście, ale czasem tu w Polsce brakuje nam chleba, dlatego że chleb na Ukrainie my używamy do wszystkich posiłków. I do śniadania, do obiadu, do zupy, do kartofli, nawet makarony z chlebem jemy. Także jeżeli ktoś tak to by tego brakowało, może wstydzić się poprosić. Nie, przecież chleba nigdy nie brakuje.